Wiadomości z gminy Orzysz. W ostatnim listopadowym wydaniu wiadomości będzie o kolejnym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pierwszej sesji drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, polarnych wyprawach Dariusza Morsztyna, ostatnim meczu w rundzie jesiennej drugiej drużyny KS Śniart. Powiemy także o dniach profilaktyki onkologicznej. Świętować będziemy Dzień Pracownika Socjalnego. Podejrzymy karty uczestników turnieju 358 o Puchar Burmistrza Orzysza. Podamy wyniki orzyskiej halówki. A także zawitamy w szkole w Okartowie, gdzie odbył się Miodowy Mistrz Czytania. Radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta obniżyli podatki przedsiębiorcom. Burmistrz Orzysza oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu mają zaszczyt zaprosić na spotkanie opłatkowe oraz kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 17 grudnia w godzinach 15-18 w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu. Siedemnastego listopada w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem wykładu prowadzonego przez panią magister Małgorzatę Kulbacką było Żyj bezpiecznie, jak nie stać się ofiarą oszustwa. Dzisiejszy wykład poświęcony był problemom bezpieczeństwa, które w ostatnim czasie są szalenie istotne. Nasi studenci mieli okazję usłyszeć o tym, jak mogą bronić swoich praw i przede wszystkim jak bronić swojego bezpieczeństwa. Wykład prowadziła pani Małgorzata Kulbacka i myślę, że wiele osób powinno skorzystać z takich informacji, bo nie każdy wie o tym, w jaki sposób można dbać i o swój majątek, i o swoje prywatne bezpieczeństwo. Takie wykłady powinny być skierowane przede wszystkim do szerszej grupy odbiorców. Cieszymy się, że nasi studenci mieli okazję wziąć udział w tym wykładzie. Rozpoczęła się druga kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. Podczas pierwszej sesji wybrano nowego przewodniczącego, którym została Katarzyna Ferenc. Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Adam Myka dzielili się swoimi uwagami i dawali wskazówki młodym radnym. Katarzyna Ferenc nie została wybrana przypadkiem. Cieszy się ona dużym uznaniem rówieśników, gdyż z powodzeniem udziela się w sporcie oraz kulturze. Teraz czas na sukcesy w polityce. Bomir Śniart wymeczem z Olimpią Miłki zakończył jesienną rundę B klasy. Niestety drużyna Adama Sztachanskiego przegrała z rywalem z Zamiedzy 2-3 i na rundę wiosenną oczekiwać będzie z piątej pozycji w tabeli. 20 listopada w pawilonie artystycznym można było spotkać się z Dariuszem Morsztynem, biegnącym wilkiem. Pan Dariusz opowiadał o swoich przygodach i wyprawach psim zaprzęgiem w najzimniejsze zakątki Europy. Choć atmosfera spotkania była miła i ciepła, to z samego oglądania zdjęć z archiwum pana Morsztyna robiło się człowiekowi przenikliwie zimno. 19 i 22 listopada w Orzyszu odbyły się Dni Profilaktyki Onkologicznej pod patronatem burmistrza Orzysza oraz Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie. Najczęstszymi nowotworami u Polek są rak piersi i rak szyjki macicy. W samym Orzyszu profilaktyczne badania mammograficzne powinno wykonać w tym roku jeszcze około 300 pań, profilaktyczne badania cytologiczne około 200 pań. Dlatego zdecydowaliśmy się wraz z samorządem terytorialnym przygotować akcję wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentek właśnie w Orzyszu. Możemy mówić o dużym sukcesie. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 pań. Profilaktyczne badania mammograficzne wykonało panie w wieku 50-69 lat co 2 lata. Profilaktyczne badania cytologiczne w wieku 25-59 co 3 lata. Rejestrowaliśmy także w bazie potencjalnych dawców szpiku. Można było również wykonać pomiar ciśnienia, pomiar wagi, dokonać pomiaru słuchu, także było bardzo wiele badań profilaktycznych i mieszkanki i mieszkańcy Orzysza bardzo chętnie z nich korzystali. Profilaktyka przeciwdziała powstawaniu choroby, ale także jej nadmiernemu rozwojowi do stadium, w którym może być już nieuleczalna. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom naszej gminy, zorganizowaliśmy dzisiejszą akcję profilaktyki onkologicznej w gminie Orzysz. Akcja odbywa się pod patronatem burmistrza Orzysza oraz Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wełku.
Jest to akcja realizowana w ramach programu promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Orzysz. Jej działania dotyczą głównie zwiększenia dostępności usług specjalistycznych do lekarzy. 25 listopada w pawilonie artystycznym świętowaliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Sposób świętowania dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. Drodzy Państwo, 21 listopada jest dniem szczególnym dla pracowników, którzy pracują w pomocy społecznej i myślę sobie, że został on ustanowiony dniem, żeby jakoś wyróżnić i jest to jakby uznanie parlamentu dla tej grupy zawodowej. Ja korzystając z okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom, którzy zechcieli przyjść tutaj do nas i zaszczycić nas swoją obecnością. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze chciałabym skierować słowo do naszego pracownika, asystenta rodziny, Maćka Kosiorka. Nie ma tutaj dzisiaj ciebie z nami, ale mam dla ciebie statuetkę. Dostałeś od burmistrza Maciek statuetkę czyniący dobro. Jestem z ciebie dumna i bardzo ci tego gratuluję. Fajnie, że jesteś z nami, ale szkoda, że nie było tutaj ciebie dzisiaj. Dzięki. 26 listopada w świetlicy Kajak przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Orzyszu odbył się turniej 358 o Puchar Burmistrza Orzysza. Przed rozpoczęciem rywalizacji wszystkich miłośników kart pobłogosławił proboszcz parafii ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Strękowski. Jak co roku silną reprezentację wystawiła familia Jasińskich, która zagarnęła dwa pierwsze miejsca. Triumfatorem turnieju został Krzysztof Jasiński przed Zbigniewem Jasińskim oraz Zygfrydem Kosche. 26 listopada zakończyła się pierwsza kolejka orzyskiej halówki. Po zakończonym dniu rywalizacji można było już wyłonić pierwszych faworytów turnieju. Cytując jednak klasyka, pamiętajmy, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Całą tabelę wyników można śledzić na stronie Urzędu Miasta w zakładce MOSIR. A już w najbliższą sobotę oraz niedzielę zapraszamy na kolejne potyczki drużyn na arenę Głównej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 28 listopada w Szkole w Okartowie odbyła się kolejna edycja Miodowego Mistrza Czytania. Z trudnymi tekstami przyszło zmierzyć się zaproszonym gościom oraz nauczycielom. W dniu 30 listopada odbyła się 32. sesja Rady Miejskiej w Orzyszu. Na sesji radni podjęli uchwałę ważną dla lokalnych przedsiębiorców, obniżając stawkę podatku od nieruchomości w zakresie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 20 zł i 30 groszy na 19 zł i 90 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej oraz od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 82 groszy na 80 groszy od 1 metra powierzchni. Końcówka każdego roku to czas podejmowania decyzji o tym, jak będzie kształtował się budżet w nowym roku. Aby podjąć dobrą, wyważoną decyzję, trzeba uwzględnić to, co wydarzyło się w mijającym roku. Nawałnica, która nawiedziła Orzysz w lipcu mijającego roku, daje powody do tego, aby uwzględnić szkody, jakie zostały wyrządzone w orzyskim rolnictwie, jakie zostały wyrządzone naszym orzyskim przedsiębiorcom. Postanowiłem, że w nowym roku podatki nie wzrosną. Uważam, że obniżanie podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, to dobra tendencja do tego, żeby przedsiębiorcy zaczęli inwestować na rynku lokalnym. Wydaje mi się, że jest to proces, który może zainicjować przyszłe inwestycje, ponieważ zmniejszają się obciążenia lokalne dla przedsiębiorców, a każdy przedsiębiorca kalkuluje bardzo mocno koszty podejmowanych inwestycji. Obniżka podatków jest co prawda symboliczna, wynosiła 40 groszy w przypadku budynków i 2 grosze w przypadku gruntów, ale jeżeli będzie to proces długotrwały, postępujący z roku na rok, to myślę, że lokalni przedsiębiorcy zaczną podejmować większe ryzyko biznesowe i inwestować w grunty, powiększać zakres swojej działalności, zatrudniać pracowników, a oszczędności, które wypracują na zaoszczędzonych podatkach, być może zainwestują również w działalność reklamową na lokalnym rynku. W Radzie Miejskiej jestem już czwartą kadencję, pełnię rolę przewodniczącego Komisji Finansowej.
Jeśli chodzi o podatki, przez wiele lat zastanawiałem się, że ciągle podatki szły do góry lub o stopień inflacji, lub były niepodnoszone. I zawsze zastanawiałem się, czy kiedyś będzie taki moment, że pójdą na dół. No, okazało się w 2016, że pan burmistrz od siebie 3 podatki obniżył. To nie była wielka kwota, ale obniżył. I kolega zaproponował obniżenie podatku od nieruchomości. I zostało na komisji przyjęte. Także cieszę się bardzo, że w tym roku te podatki poszły na dół. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za 2 tygodnie.